roboty ze szczęścia, aż mi się koło podniosło. Ładnie stoi. No, to zaczynamy. Zaczniemy dzisiaj od tego, że wybrałem się do Polski tutaj samochodem, tym moim Volvo. Z racji tego, że miałem pękniętą szybę. Jak ktoś tam może widział, czy nie widział, miałem pękniętą tutaj tak na wpół szybę. No i z ciekawości, no ja płacę ubezpieczenie i w tym ubezpieczeniu jest też wymiana szyb. W sensie jak mi się szyba stłucze, to jakieś mi tam, mogę sobie jechać i ją w tą szybę wmienić, ale ja jak byłem na spotkaniu takim właśnie tam z tym moim ubezpieczycielem i pytam się jak to wygląda. On mówi, że tak, nie ma problemu, proszę sobie jechać, wymienić tą szybę, podaje pan tylko numer tego, numer ubezpieczenia i trzeba zapłacić 2000 koron. Ja mówię, to ja nie chcę płacić 2000 koron, to ja pojadę do Polski, wymienię ją za 500 zł i jeszcze na pewno no, oszczędzę na tym, no bo to powiedzmy, że tam te, nie wiem, 60% oszczędzę sobie, 40% powiedzmy, że tam z tej ceny to sobie oszczędzę. No więc wymieniłem sobie ładną nową szybę za 600 chyba złotych, z wymianą, ze wszystkim elegancko, tu mi kolega, no taki tam. Poznałem taki warsztat fajny. Co jeszcze? Tu zanowicie, zobaczcie, ile jest pudeł. Ja przywiozłem części z Polski na 6000 chyba. 6500 zł wydaje mi się, że przyniosłem części. To są wszystko części do ciężarówek. Taką wam opowiem ciekawostkę, jak to wygląda. I dlaczego to się opłaca, i ile mój szef na tym oszczędza. Pokażę wam taki zaworek. Taki to jest. Zapomniałem o czym to jest zawór. Jakiś tam zawór od powietrza, chyba coś tam z powietrzem związane. No i dzwoni, ja już to wszystko miałem tam z tyłu zamówione, ale on jeszcze mi tam wysłał, że weź tam sprawdź jeszcze takie dwa zawory, bo się jeden zepsuł. No i ja do gościa podszedłem, mówię, ty, to za ile ten zawór? Znaczy, czy mają na miejscu? On mi ma na miejscu tam 150 zł taki zaworek. Nie wiem, czy to jest jakiś regulator? Nie wiem, co to jest. Nie, zawory to tam mam, takie mniejsze, a to jest cholera, wie co to jest? 150 zł, w Norwegii 2000 koron, także na tym samym jednym zaworku, czyli 150 zł, gdzieś tam 400 koron, prawie że około. Na samym tym zaworku zaoszczędził 1600 koron, tak? Czyli 700, gdzieś 700 zł na jednym zaworku, a ja przy tych części przywiozłem, no mówię, na 6,5 tysiąca złotych, przypuszczam. Tak jakbym chciał strzelać, to 6,5 tysiąca złotych to jest 12, 13, no gdzieś koło 15 tysięcy, może troszeczkę więcej koron. To jakbym miał strzelać równowartość tu w Norwegii, to strzeliłbym, że przywiozłem tych części na, nie wiem, 30, myślę 40 tysięcy bez problemu, bo tam i sierżant, i różne jakieś takie te amortyzatory, takie pierdoły, różne rzeczy, także bardzo opłacalne są te wyjazdy do Polski dla mojego szefa i dla mnie też, bo on mi część tam sponsoruje, czasami całość mi sponsoruje tego wyjazdu, jak jest tam jakaś awaria gruba, to jadę i po prostu kupuję. Dobra, jedziemy do roboty, zobaczymy co się dzisiaj będzie działo. Mam nockę, ale przychodzę na 12, bo nocka jest, no, do godziny tam 24 jest tylko przewidziane, więc jakbym tam przyszedł na 17, to bym za dużo nie porobił. Także jadę sobie na 12, zmienię się z moim szefem na Mercedesie, a później wskoczę na Renatkę i już na Renacie nockę będę jeździł. Dobra, jedziemy. Znowu tunel i co ja mam kręcić, kurde? No są ciągle tej samej dziury. Andrzej, on ci składa, już chyba na cicho tam.
due minuti che scarichiamo il ferro così iniziamo a fare le legature. Arrivo, dammi due minuti. Macaroni, kurwa, macie swój kanał, to na swoim kanale, a nie. Teraz nie wiem. Nie wiem gdzie jechać. Napisali, że tu, a chłopaki mówią, że gdzie indziej. Chuj go wie. Przebitka. Ciekawe gdzie to idzie. Ja nie wiem w którą stronę, bo najbliższy tunel w tamtą stronę jest już daleko. Ale jakaś przebitka tu jest, ciekawe. Taka mała, ciekawe, ciekawe co to jest. Na planie tego nie ma. Tej przebitki, bo te mniejsze. Znaczy mniejsze, takie większe to są zaznaczone, a tego nie ma na planie w ogóle. Ciekawe. Cóż do powiedzenia ma rada nadzorcza, co tu się stało? Rozjebało się. Wspomaganie. To co, wspomaganie można jeść? Nie. Ty taki byk, a zobacz jego jak on na tych pikietach. W płaczkach cały czas. O, Pawełek! Dobry? Cześć Boże. Cześć ten, kurwa, ten. Nie, to będzie przejedziemy, bo się świeci. Kurwa. Znowu tunel. Zaraz kończę zmianę i już tylko tunel mi zostanie. Oj. Oj, oj. Znowu tunel. O, cisza, spokój. Startujemy z nocku. Kawkę trzeba chlupnąć. O, odjeżdża tutaj henterek i my podjeżdżamy. Hopla do opla. Zgadnijcie, gdzie jadę. Po raz kolejny do tuneliku. No. Niech mi ktoś teraz powie, o czym ja mam robić film. O czym te filmy mają być? Bo nie mam pojęcia. Kurwa, non stop w te dziury. I cyk, wjeżdżamy.
aż mi się... tej roboty ze szczęścia, aż mi się koło podniosło. Ładnie stoi? Idziemy? Kurwa, znowu do tunelu. W sumie to już nigdzie więcej się nie jeździ. O godzinie 23. Jak nie do tunelu. Za każdym razem przejeżdżałem pod tym liningiem, tym szalunkiem i z niego kapie beton. Za każdym razem trzeba myć gruszkę. O. Kurwa. Kurwia mnie to delikatnie.